Gmina Kościelec ma nowy nabytek. Jest nim samochód osobowy Ford Transit V363 L2H2 Kombi. Auto jest w pełni przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i taką też rolę będzie spełniało. Zakup tego samochodu był możliwy dzięki pozyskaniu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 82 200 zł, a całkowity koszt zakupu auta zamknął się w kwocie 162 237 zł. Zakupu dokonano w wyniku przetargu publicznego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rencar z Rybnika. Jest to pojazd wyposażony w jednostkę napędową o pojemności 2 litrów i mocy 130 koni mechanicznych. Na swój pokład może zabrać jednocześnie 9 osób, to znaczy kierowcę plus 8 pasażerów. Oby auto działało bezawaryjnie, a kierowcom życzymy szerokiej drogi.